Dwa odcinki temu powiedziałem wam, że jaki budżet taki park jurajski. No to dzisiaj chyba muszę powiedzieć, jaki budżet takie szczęki. Nawet nie wiem, jak to opisać. Uważaj. Uciekajcie. Zapraszam na materiał spoilerowy o, uwaga, crossoverowej produkcji od Asylum, która łączy się z Zombies. Tak, Martwe Oceanarium dzisiaj z 21 roku. Oczywiście sam sobie tego nie zrobiłem. Polecającym w cudzysłowie był tutaj Damiano Kiełbasiano, który jest w zmowie z Łukaszem Pennywise'em oczywiście, więc bombardują mnie gównami, no ale to gówno też kosztuje, bo trzeba mieć najwyższy poziom wspierania na kanale, także wszyscy dobrze się bawią. Zacznijmy. Teraz gigantyczna mucha mi tu jeszcze lata. Jak cię pizgnę, mam tu łapkę. Ole ci pizgnę, locho, ty. Ole wielka. Kurwa, nie trafiłem oczywiście, że nie. Nie było i tu do tej pory cały teraz materiał będzie zajebie. Jak słyszycie muchę na nagraniu, to sorry, ale suka jest nieuchwytna. No w każdym razie, przechodząc już do filmu, czyli Martwe Oceanarium, a w oryginale Aquarium of the Dead, jak to zabójczo brzmi, prawda? Aquarium of the Dead. No, też trzeba tutaj dodać, że jeżeli nie widzieliście tej produkcji, którą dwa dni temu omawiałem, to polecam najpierw nadrobić. To jest bardzo ważne, bo tutaj będziemy mieli spory kontekst i naprawdę duże odniesienie, którego ja się w ogóle nie spodziewałem. Rzeczywiście te dwa filmy są połączone na Filmwebie, są powiązane w zasadzie, ale myślałem, że pewnie dlatego, że ten sam reżyser za nie odpowiada, ale to w sumie nie miałoby sensu. One rzeczywiście się łączą, jeżeli chodzi o świat, to jest po prostu Asylum Uniwersum, słuchajcie. No tego się na pewno nie spodziewałem. W każdym razie przy Zombies mówiłem wam, że będę omawiał jeszcze jeden film od tego reżysera, czyli Glenna Millera. No i to właśnie jest ten film. No i tak naprawdę gość zrobił drugi raz to samo, tylko zamiast zombie w zoo zrobił zombie w oceanarium. Ale całe założenie, cała idea tego filmu jest identyczna, ba, nawet zarażają te zwierzaki tym samym zastrzykiem, które było właśnie w tamtym zoo. Eden Zoo. Trzeba zutylizować te z Zoo Eden. Łap. Tutaj już wiemy to praktycznie od pierwszej sceny, ponieważ film niesamowicie szybko startuje. Jest tylko Asylum i od razu jest scena z jakimiś weterynarzami znowu, dosłownie jak w Zombies. No i jest pewna babeczka, która tam ogarnia oktopusa, czyli zawsze zapominam tej polskiej wersji tego odpowiednika. Oktopus to jest ta macka taka, wiecie, taka nużasta macka ośmiornica? Tak, ośmiornica. I ona ma jakieś tam problemy zdrowotne i bohaterka krzyczy do tych weterynarzy. Mamy taką starszą blondynkę, że dawać zastrzyk, muszę ją szybko dziabnąć, tylko nie te zastrzyki z Eden Zoo. Bo Eden Zoo dostarczyło im zastrzyki z jakiegoś powodu, z których pewnie też mieli korzystać. No ale ona mówi, że nie, to jest do wycofania, do wywalenia, dajcie mi coś innego, a ci weterynarze, nie wiedzieć czemu, dają jej właśnie ten zastrzyk. W zasadzie gość rzuca, jakby nie wiem, nie można było podejść, ale dobra, stoją parę metrów od siebie, ale ona jest wyżej, więc rzuca. No i ona łapie, wbija w oktopusa. Hej, oktopus nie żyje, tak? No nie, bo za chwilę baba dostaje takiego liścia epickiego, że aż spada z tego ogrodzenia. Ale spada na green screenie w CGI, ja pier. No ale okazuje się, że akurat ona przeżywa, natomiast ta dwójka gości, co tam stała i rzucała zastrzykiem, już nie przeżywa. W każdym razie dopiero wtedy są takie prawdziwe napisy, mamy reżysera, obsadę, bla 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 bla. No i zaczyna się. Jest sobie jakaś bohaterka, która pracuje w tym oceanarium, która nim zarządza. Jest umówiona dosłownie lada chwila z senatorem, który w sumie jest prezesem tej placówki. No i przybywa on tam ze swoją asystentką, a ta nasza babeczka mówi, że dofinansowanie musisz nam ogarnąć. Podobno w sondażach jesteś taki giga chat, bo w sumie sam to mówi. No więc dawaj hajs w sumie, bo musimy powymieniać parę rzeczy. On tak, a wiecie, nie, 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 sklep online sobie otwórzcie.
No i co? I nie mają czasu debatować dalej, bo okazuje się, że w szybach, nie że w szkle, tylko wiecie, szyb wentylacyjny, po nim biega oktopus. Ośmiornica uwolniła się i ciska dżidę. I oczywiście ktoś przybiega, żeby o tym poinformować. W sumie sama ta babeczka z pierwszej sceny, poza innymi jeszcze pracownikami, którzy zauważają, że coś się dziać zaczyna. No i ośmiornica swoim śluzem psuje centrum dowodzenia tej placówki, bo naśluziła na monitor? Wiem, że nie ma takiego słowa. Nie wiem, wygląda ta maś bardzo dziwnie i podejrzanie. Ja bałbym się, jak reżyser ją skonstruował. No ale co się dzieje? No dzieje się to, że tak samo jak w Eden Zoo wszyscy utykają i wszyscy muszą ratować swoje życie albo próbować ratować, walczyć o siebie, żeby się stamtąd wydostać. Cały ten system działa tak, że zamykają się wszystkie drzwi i w sumie elo Benz, a że centrum dowodzenia też nie działa, to nie można tym sterować. No więc ups. By the way, jeden kot za mną szeleści, a drugi trzęsie mi biurkiem, także jak kamera się buja albo coś słyszycie oprócz muchy, to sorry, taki mamy klimat. No w każdym razie, nasi bohaterowie jeszcze dostają telefon od tej blondynki, która pracowała w Eden Zoo właśnie, co prowadziła biznes dziadka, także mówiłem, to jest tak ważne uniwersum, tak ważny crossover, że trzeba znać. No nie mówię, że tamten film, ale chociaż tamten mój materiał. Ona dzwoni i właśnie chce potwierdzenia, że ej, zniszczyliście te wszystkie zastrzyki, co wam dostarczyliśmy, prawda? No jest taki fajny gościu, wydaje się w zasadzie najlepszą, najciekawszą, najśmieszniejszą postacią tutaj, kiciutkę owłosiony, w sensie ma długie włosy, gdybym je rozpuścił, też bym tak wyglądał. I mówi, że no tak, tak, nie denerwuj się na spokojnie, na luzaku, my już wszystko, żem tam dali im do zniszczenia właśnie, przyjechała firma zewnętrzna, która nawet nie ma magazynu, oni to po prostu utylizują od razu. No okej, ale jednak w pierwszej scenie widzimy, że tak nie jest, więc ktoś tutaj coś ściemnia. No i później zaczyna się walka, tylko powiem wam szczerze, w odróżnieniu do Eden Zoo, czy też Zombies, no to tak naprawdę w tamtym filmie naprawdę dużo się działo, było dużo tych zwierzaków, dużo gonitwy. Tutaj reżyser na podstawie tego scenariusza, który dostał, postawił na dialogi? Doszło do wypadku. Zwierzę gwałtownie zareagowało na dawkę. Na pewno? Tak, wszystko załatwione. Bo naprawdę bardzo dużo tutaj się gada, a jest mało akcji ze zwierzętami. Być może budżet był jeszcze mniejszy. Zresztą zobaczcie oktopusa na suficie windy. O cholera. No w każdym razie bohaterowie utykają w sali kinowej. Bo wiadomo, że są sale kinowe w Oceanarium. Nie, tak serio, może są, nie wiem, co mnie to obchodzi w sumie. Sęk w tym, że no gadka i przez krótkofalówkę jeszcze gadają też z inną babeczką, która próbuje naprawić te centrum dowodzenia, żeby ruszyły kamery, żeby móc sterować drzwiami i tak dalej, bo to wszystko jest teraz zaklinowane po prostu. Wiecie co, ona tak w połowie filmu naprawia te kamery, dostęp do tych kamer, do... No w sumie sterowania też, ale nie ma prądu, więc nie da się tym sterować. Natomiast nie to jest istotne. Istotne jest to, jak ona to naprawia. To jest, słuchajcie, programistka C++ wyższego szczebla czy czegokolwiek. Zobaczcie, po prostu ja to odwzoruję, zanim pokażę jeszcze scenę. Może siedzi babka przed kamerą. A, klik, 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 spacja, enter, 2, 3, 5, A, D, C, D, Z, D, Z, Y, U, bez kreski. Ha, działa. No proszę. Miranda? Mirando? W ogóle przez bardzo długi okres czasu praktycznie nikt tutaj nie ginie oprócz jednego ziomeczka. I tutaj właśnie mamy taki duet tego typka, co wam przed chwilą wspomniałem, że w sumie to śmieszna postać. I nawet jak na poziom Asylum i ich filmów, to ej, tutaj udało się jakąś zbudować pomiędzy dwoma typkami dynamikę, nawet całkiem śmieszne linijki dostali. Na zasadzie, że jeden panikuje, stresuje się i denerwuje, a drugi po prostu go tam panczuje cały czas, czy rantuje. No bo dla przykładu ten, co zginął, pyta: co teraz? Co my zrobimy? O co chodzi z tym drzwiami? Ja ten po prostu mu mówi wprost: no kurwa, zamknięte są, nie? No to co? No przecież widzisz, stoisz koło nich też, wiecie. Na tej zasadzie cały czas jest jakaś wymiana zdań, że po prostu na luzaku ten drugi podchodzi. I tak tu nie wejdą, ani my nie wejdziemy, dopóki trwa blokada. Wyluzuj i chodź ze mną. Nie da się otworzyć. Czemu? Bo jest zamknięte. No i ten panikujący ginie w pewnym momencie. To jest jedna z pierwszych ofiar w ogóle, oprócz tej pierwszej sceny, można ją w sumie pominąć. Czy to jest to, o czym myślę? Nie mam zamiaru umrzeć.
A ten drugi, który właśnie wydaje się takim wyluzowanym, najfajniejszym ziomeczkiem, to się okazuje, że on jednak ma coś za uszami, bo to on, rozmawiając z bohaterką z Edena, no potwierdza, że szczepionki zostały zutylizowane, a nie zostały. Dlaczego? Dlatego, że on współpracuje z tym senatorem, który tutaj dotarł i który no, miał zaraz sobie iść, ale utknął razem z bohaterami, więc jego życie oczywiście też jest zagrożone. Swoją drogą później ginie pod koniec wraz ze swoją asystentką, z którą tutaj dotarł. Ale sęk w tym, że ten senator obiecał naszemu bohaterowi, że jak pogrąży poniekąd tę placówkę, wsypując weterynarię jednocześnie, to później ten senator chce właśnie zamknąć ten obiekt i ten pracownik dostanie za to działkę, jakąś tam ilość kasy. Czyli można powiedzieć, że łapówkę w sumie trochę wziął. Ale no z racji, że to się wydarza, co się wydarza i bohaterowie muszą walczyć o życie, a sam senator ginie, no więc kaski nie będzie, a dodatkowo bohater jest odpowiedzialny za kilka żyć, no bo przecież parę osób tutaj umarło i tak naprawdę to przez niego, bo nie oddał tych zastrzyków do utylizacji. Natomiast powiem wam jeszcze, jak ginie ta asystentka senatora. Bo okazuje się, że przez połowę filmu nikomu nie powiedziała, że ma przyklejoną meduzę do brzucha i ta meduza, zombie meduza, przepraszam, wysysała z niej krew i zarazem życie i ta tam mdleje w końcu i pada na dobre. A senatora chyba wciąga oktopus, nie jestem pewny, zobaczcie scenę, bo już po prostu nie pamiętam. Oczywiście jak i w Eden Zoo, nikt nie może bohaterów uratować. Niby jakaś pomoc jest wezwana, jacyś ochroniarze, którzy docierają, ale nie mogą wejść, docierają na miejsce tej placówki. Przyjedźcie jak najszybciej. W Zoo Eden jest prawdziwe piekło. Stado 30 kotów i 12 psów. Na razie technicy nie mogą tam wejść. Jakaś tam policja czy coś, w ogóle nie, oczywiście. Nie ma o tym mowy, oni są zamknięci, nic się nie da zrobić. Ci ochroniarze tam się próbują dostać, ale właśnie widzieliście konfrontację z windy. Czy w windzie z jednym z nich, który wybiegł z tej windy, bo nie dostał jednak wtedy zabójczego hita od ośmiornicy, ale powiedział, że ja już windą nie jadę, więc schody biorę. No i tak to się kończy. Nie wiem, następnym razem idę schodami. Ale na sam koniec filmu wychodzi nasza główna bohaterka, wychodzi ten ziomuś, który tutaj się impostorem okazał i ta jest na niego tak wkurzona, że każe mu pokazać dokumenty utylizacji tych szczepionek czy czegoś tam, no, bo on wcześniej zapewniał, że je ma. No i teraz on jednak mówi, że no wiesz co, teraz to nie mogę, bo tutaj mi piekło przeżyliśmy, a ty mi każesz dokumenty pokazywać, a ona mówi, tak, u mnie to obchodzi, pokazuj to już. No, on się przyznaje wtedy, że to on jest wszystkiemu winny, po czym ona wymierza mu sierpowego wiapę. Blackburn. To był pomysł Blackburna. Chce sprzedać akwarium. Przez ciebie zginęli ludzie. I każe ochroniarzowi go aresztować, bo ochroniarz oczywiście się tym zajmuje. No nie, ochroniarz go odprowadza i wszyscy się rozchodzą, jest koniec filmu, czyli chyba nikt nie poniesie tutaj żadnych konsekwencji za to, co się wydarzyło. Na pewno nie senator, bo nie żyje. A ten gościu, nie wiem, no ta bohaterka musi na ten moment przynajmniej mu odpuścić. My możemy się tylko domyśleć, co się działo dalej. Aresztujcie go. Nie mam takich uprawnień. Ale oczywiście jeszcze kilka scen muszę wam pokazać, bo to są piękne sceny. Ponieważ na przykład nasza właśnie główna bohaterka, oktopusa, pod koniec filmu pokonuje. Jak go pokonuje? Szczela go prądem w mózg. To znaczy nawet nie wiem, czy to jest mózg, ale śmieszna głowa. Generalnie jakieś kraby, które rzucają się wcześniej na twarz tej dwójce bohaterów, o której wspomniałem, tym typeczkom. Zresztą do tego ważne, że doszliśmy, ponieważ jest tutaj jedna z najbardziej epickich scen, którą tylko za ten fragment ja już bym Oscara dawał. Tak jak zawyłem, a oglądałem to późno w nocy, pierwsza w nocy, jak kwikłem na cały blok, no po prostu zobaczcie, jak się zbija z typa kraba dupą siekierki. Toporem. Nie tak. Bardzo ważna jest też tutaj konfrontacja z rekinami, bo to jest ostatnia prosta do ucieczki naszych bohaterów, ale przed nimi leżą, znaczy może nie martwe, ale takie nieruszające się rekiny, które są jakoś uśpione, w sensie takim, że sobie drzemkę ucinają. Więc oni przychodzą pojedynczo wszyscy i prawie wszystkim się udaje, ale ostatniej bohaterce, czyli tej blondynce z pierwszej sceny, co ją oktopus macką strzelił przez łeb, to ona zostaje przez szarka ugryziona w nogę, ale później i tak
udaje się jej ujść z życiem. Tato chyba najwięcej tutaj praktycznie przeżyła, ale zobaczcie to ukąszenie, bo to też należy tutaj wyróżnić. Za tobą, uważaj. No to co, jeszcze na koniec jedna z fajniejszych scen i kończymy tę karuzelę śmiechu, bo tu już naprawdę nie ma o czym mówić. Rozgwiazda. Dobra, reasumując, to szczerze wam powiem, że mimo iż jest dużo mniej akcji, dużo mniej naparzanki i potencjał tych wszystkich zwierzaków, które się tam znajdują, jest na pewno niewykorzystany, chociaż wiadomo, że jak je widzimy, to wolimy ich nie widzieć, ale tego się nie dało zobaczyć, niestety, chyba że sobie ktoś oczy wywierci, ale to też nie pomoże. No, sęk w tym, że o dziwo lepiej się bawiłem na tym filmie niż na tamtym, to znaczy może nie tyle, że bawiłem, ale bardziej mi się trochę spodobał z przyczyn dwóch. Po pierwsze, to, że faktycznie jak tam były kartony do umierania, to tutaj mamy jedną jakkolwiek charakterystyczną postać, właśnie tego Śmieszka, który no niestety okazuje się impostorem, ale potrafi zainteresować, nawet miał parę śmiesznych linijek, to jest spoko. A druga rzecz, że jak oni gadają, tam debatują, no to nie umierałem z nudów na tych dialogach i po prostu widać, że była jakaś próba po prostu. Próba podjęta chociaż zbudowania sensu tego świata, czyli że po kolei muszą jakieś procesy przechodzić, tak? Czy w zasadzie proces małymi kroczkami od utknięcia do samego wyjścia, co niby też było w Eden Zoo. I też był ten problem, że nikt nie przychodzi ich uratować, ale no właśnie może to i dobrze, że skoro mamy tak żenujący budżet, to pokazujemy mniej tych gówno gumowych zwierzaków, a trochę więcej w dialogu może osiągnąć. Chociaż wiadomo, że oglądając tego typu film, to liczymy jednak bardziej na naparzankę, jak zła by ona nie była, bo no te ich rozterki to tam też nie są zbyt angażujące. Ale no, mniej syfu było w tym filmie i być może to ciutkę mniej po prostu mnie trąciło i stąd też nie było scen ze słoniami, wiecie, biegającymi na pojazd lwami, to może po prostu dzięki temu mniej scen chciałem wyprzeć z głowy i dlatego za te dwie rzeczy jestem w stanie ciutkę wyższą ocenę postawić, a mianowicie 3 na 10, co mnie też samego szokuje, a nie 2 jak w przypadku Zombies. Także okej, oczywiście jest to kompletne gówno, tak? Tutaj nie mam żadnych złudzeń i wątpliwości, no to jest Xylum. Aczkolwiek, no też nie polecam, żeby oglądać. Natomiast właśnie troszeczkę był to mniejszy ból, mogę chyba tak powiedzieć. A ja też w sumie lubię jakieś rekiny, lubię jakieś takie morskie właśnie zwierzaki i zamknięcie może akurat w tej konkretnej lokacji było po prostu tyci ciekawsze dla mnie niż w Zoo Zombie 1 Paradise Garden tam taram tam tam. Także ocenę znacie, jeżeli ktokolwiek z was ogląda Martwe Oceanarium, dzielcie się spostrzeżeniami, to będzie oczywiście Damiano Kiełbasiano i Łukasz Pennywise i może jeszcze jakaś trzecia osoba się znajdzie, także nie nadrabiajcie tego nigdy w swoim życiu, chyba że masochiści, no to wtedy owszem. I kto z was dotrwał do końca, dzisiaj można rzucić hashtagiem, oj, tutaj to dużo będzie, Meduza, Crossover, Uniwersum, słuchajcie, Oktopus, tam Macka, nie Macka, główna bohaterka nie ma Wacka, no nie wiem. Także ja wam dziękuję za uwagę, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Czy idę umierać znowu po tym filmie? Nie, po tym aż tak bardzo nie, ale nie pozdrawiam wspierającego, który mi to dał. Kot mi trzęsie kamerą. Nie będzie tu cięcia, bo mi się nie chce wstać z krzesła. Tak, montuję krzesłem. No, a wy nie? Miau. Pa. Już.